Dobry wieczór, chłopcy i dziewczęta. Jeden z łowców mamutów zasugerował, czy wnuczka, lepiej byłoby, gdyby wnuczka nauczyła się krzesać. Zapalić ognisko krzesiwem. W związku z powyższym dzisiaj jest próba. Panno, proszę zaprezentować przybory. Jest to, jak Państwo widzą, nóż Mora Bushcraft Black. Wyciągnięte zostało krzesiwo, wyciągnięty nożyk. I za chwilę tutaj pani Alicja przygotowała rozpałeczkę. Niżej proponuję. Zwrócić uwagę na pracę. Na prawidłową. Jeszcze niżej spróbuj. O tak. No jest zakończona sukcesem próba. Okej. Więc powyższego panna Alicja wykonała próbę pozytywnie. Drodzy chłopcy i dziewczęta, zagadka. Kto operuje kamerą? Możesz podłożyć na przykład parę drobiazgów. No teraz może już trochę za późno. Jeszcze może. Ale może się coś da uratować. Posłużymy się naszą machaczką. Coś się wzbudza, coś panna Alicja będzie dalej kontynuować. Niestety, nie, no jest żar w środku, jest. No właśnie, metodą słynnego radzieckiego naukowca Dmuchowa da się radę. No kontynuujmy, kontynuujmy. Widać wyraźnie, jest żar, czyli gdyby ta kora była drobniejsza, to by się zapaliła. Ale... Jeszcze. Już chyba wszystko zostało tam wydmuchane. No spróbuj jeszcze. Nóż widelec. Właśnie to bardzo ważny w rozpalaniu ogniska. Spróbuj, spróbuj. Nie, nie, dmuchaj. Teraz nie załapie iskra. Bardzo istotne jest... No jeszcze jest szansa. Działaj, działaj. Bardzo istotny jest moment podłożenia. Najtrudniej, właśnie najłatwiej gaśnie ognisko w pierwszych momentach, kiedy rozpałka się zapali i nie można przenieść tego na... dalszy etap.
No dobra. No chyba nie będzie. Mimo dymek jeszcze się plącze. Widać. Kamera tego nie łapie, ale jest dymek. W każdym bądź razie panna Alicja wykonała zadanie, czyli rozpaliła zarzewie, rozpaliła do płomienia. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze zajęcia podwieczorkowe. Hej!